You've only got so much time to fly on earth. Mamy na ziemi tylko jakąś określoną ilość czasu do tego, żeby lecieć. We really only have so much time, and I don't want you to end up like these two men from Chicago. I mamy tylko jakiś określony czas i bardzo nie chciałbym, żeby kiedyś nam się przytrafiła taka historia jak pewnym dwóm mężczyznom z Chicago. These were two really bad guys. They did really bad things for many, many, many years. To byli naprawdę źli ludzie, źli facedzi. Przez wiele lat zrobili wiele złych rzeczy. They stole from people, they kicked little dogs, they forced people to do things they shouldn't. Kradli, byli niemili, kopali psy po drodze i przymuszali ludzi do robienia rzeczy, których nigdy nie powinni przymuszać. And they were so good at it that the cops didn't even want to touch them. The cops were like, just let them do what they have to do. I byli tacy dobrzy w tym, co robili, że policja nawet nie miała szansy ich złapać, dotknąć, cokolwiek im zrobić. Anyway, the eldest brother's time to fly ended. He died. I starszy z tych dwóch mężczyzn, to byli bracia, starszy z nich, przyszedł koniec na niego, koniec jego latania i umarł. And the younger brother went to the priest to get ready, to get the funeral ready. I ten młodszy brat poszedł do księdza i rozmawiał z nim na temat przygotowań do pogrzebu, żeby wszystko się odbyło tak, jak trzeba. I know my brother was not a good guy. I powiedział do księdza, ja wiem, że mój brat nie był dobrym człowiekiem. But you are going to call him a saint at the funeral. Ale ty, powiedział do księdza, na pogrzebie nazwiesz go świętym. And if you don't, a jeżeli tego nie zrobisz, well, we don't need to go there. You will. To nie musimy nawet o tym mówić, bo wiadomo, że to zrobisz. It was a rainy day, they were standing around the grave, and the priest said, this elder brother. To był bardzo taki brzydki dzień, padał deszcz, zimno, stali wokół grobu i ksiądz powiedział takie słowa. This elder brother was a horrible man. He stole, he killed, he did things that I can't even mention. I mówi, ten człowiek był bardzo złym człowiekiem. Zabijał, niszczył i robił rzeczy, których nawet nie chcę tu wspominać. But compared to his brother, ale w porównaniu do swojego brata był święty. Dobrze, że Alicja się śmieje. We like to compare. It's very easy to compare with other people when we talk about our lives and we talk about our shoes and we talk about our clothes and we talk about our flying. Bardzo lubimy w życiu porównywać się do innych ludzi. Porównywać się, jeśli chodzi o nasze buty, nasze ubrania, nasze osiągnięcia, no w ogóle jak w życiu nam idzie i to, jak potrafimy w życiu latać albo nie. It's the easiest thing we can do. Tak jest po prostu najłatwiej. And so we do it. I dlatego tak robimy. Every one of us. Każdy z nas. But this morning I want to look at something. If we're talking about flying, and we're talking about flying, is there some way to compare how we're doing. I dzisiaj będę kontynuować, chcę dalej rozmawiać o tym lataniu naszym przez życie. I jeżeli mamy cokolwiek do porównania, czy moglibyśmy cokolwiek w życiu porównywać, to porozmawiajmy właśnie o tym, jak nam idzie w naszym lataniu. To soar like hoka, the word means to fly, to soar. Jeżeli chcielibyśmy latać, wznosić się tak jak hoka, to słowo, które tłumaczyliśmy wcześniej, oznacza takie wznoszenie się, latanie. Jak nam idzie w tym lataniu w życiu? Because pilots, they have these little instruments everywhere. Bo piloci mają takie różne instrumenty, czy takie te maszynki wszystkie z przodu, jak and latają. Those instruments tell the pilot exactly how the outside world is affecting the inside world of the plane. I te wszystkie urządzenia pokazują im, jak zewnętrzny świat oddziaływuje na samolot i jak nam idzie, jak lecimy. That's a good thing. To jest bardzo dobrze, że tak jest. Even Mr. John, when he's out in the forest, he has this instrument he has, which will tell Mr. John exactly where he is, exactly how fast he's running, już. Exactly what his blood oxygen level is.
Nawet pan John, kiedy biega po lesie, ma takie swoje urządzenie czy instrument w postaci zegareczka, którego teraz nie ma właśnie, bo go tutaj na meczu stracił. Ale, ale to jest instrument, który pokazuje, gdzie jest, jak szybko biegnie, jakie ma ciśnienie, jak szybko pracuje jego serce. Wszystkie te ważne rzeczy, które pokazują mu, jak mu idzie. And that's a good thing. I to dobrze. We have to compare ourselves to something. And is there something that we can learn from other people about flying? And I think there is one thing. I to jest dobrze w takich sytuacjach, kiedy mamy takie informacje, kiedy mamy jakieś punkty odniesienia i może być taka jedna rzecz, która może nam pokazać, jak nam idzie w porównaniu z innymi, and it was given to us like a gift rzecz, all the heroes who have walked this earth before us. Okay? I to jest taka jedna rzecz, której możemy się nauczyć od wielu różnych wielkich bohaterów, którzy byli tutaj przed nami, na tej ziemi. And that's a good place to start. I to jest dobra rzecz, żeby rozpocząć z tego miejsca. So there was a man in 1949 who wrote a book called The Hero with a Thousand Faces. His name was, what was his name? Joseph Campbell, exactly. O, proszę bardzo, ktoś... Who knew that? Oh, it's right here. Więc tak, w 1949 roku autor Joseph Campbell napisał taką książkę Bohater o tysiącu twarzach. You need to pay attention right now. If you want to ever get a girlfriend or boyfriend, if you want to ever get an A in Polish class, if you want to pass matura, this is the best place to start, right here. I teraz uważajcie, to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć. Jeżeli kiedykolwiek w życiu chcecie mieć dziewczynę albo chłopaka, chcecie dobrze napisać test z matematyki albo zdać maturę, nie wiem w ogóle, co te wszystkie rzeczy mają wspólnego ze sobą. Jeżeli w tych wszystkich rzeczach chcecie być dobrzy, to musicie zapamiętać to. You've got to know what a hero looks like. Musicie wiedzieć, jak wygląda bohater. After reading hundreds and hundreds and hundreds of stories and myths from centuries, from the Greeks, Peloponnesians, all throughout history, Campbell said there is one, he called it a monomyth, or one face that fits all of the heroes. I pan Campbell, czytając wiele, wiele setek różnych powieści o bohaterach od starożytnej Grecji poprzez wiele różnych epok literatury, doszedł do wniosku po przeczytaniu tych wszystkich rzeczy, że jest pewien taki monomit, taki jakby wzór bohatera. There's a pattern. And it goes like this. Jest pewna taka ścieżka charakterystyczna dla niego. You'll see it on the screen. I want you to think of your favorite story or your favorite hero, whether it's Star Wars, Matrix, Braveheart, somebody, Zelda. Think about your heroes and then look at this story. Patrząc na to, co tutaj za chwilkę zobaczycie, spróbujcie pomyśleć sobie o swoim ulubionym bohaterze z książki. Czy to jest ktoś ze Star Wars, czy z Matrixa, czy może Braveheart, czy jakikolwiek wasz bohater ulubiony. Kiedy patrzymy na to, to prawdopodobnie on będzie do tego pasował. This is what Campbell said the pattern for all hero stories look like. The hero's journey. I to jest, Campbell nazwał to taka podróż bohatera i pokazuje charakterystyczne cechy dla typowego bohatera, obojętnie kiedy, z jakiej It begins epoki. In the ordinary world. Wszystko zaczyna się w normalnym naszym świecie. Ray is on her planet, Jaku, Jaku, wherever. Frodo's in the Shire. It's fun. It's peaceful. Tak, i ona jest w takim spokojnym miejscu, tak, w swoim świecie. All heroes begin their journeys in the familiar. Wszyscy bohaterowie rozpoczynają swoją podróż w czymś, co jest znane, dobre. Żyją w normalnym swoim świecie. Mr. Potter's at home. Harry Potter jest w swoim domu, jak się zaczyna jego historia. And then all of a sudden there's an invitation, there's a challenge. They meet something that pulls them, that draws them to adventure.
I nagle pokazuje się w historii coś, jest pewne wyzwanie, pewne wezwanie, coś się dzieje takiego, że zostają postawieni w sytuacji, kiedy rozpoczynają podróż już nie w tym swoim bezpiecznym miejscu. Harry gets a letter. Harry Potter dostaje list. Ray finds this BB-8 with this map. Tak, Ray znajduje BBA. Red pill, green pill. W Matrixie jest do wyboru. Czerwona tabletka, czy tam niebieska, czy jakaś inna. And the first reaction is, no, I'm not a hero, no. I pierwsza reakcja często jest taka, że nie, to nie dla mnie, ja nie jestem bohaterem. I can't do it. Nie jestem I'm not worthy. Tego zrobić. Nie, not gonna do it. Nie dam rady, nie uda mi się. Then many times they meet a mentor, a helper, Gandalf. Who else? Yoda. Dokładnie, that guy, tak. Dumbledore, whatever, the professor. Potem po drodze spotyka ten nasz bohater jakiegoś mentora. Właśnie przed chwilą sobie ich tu wymienialiśmy, możecie nazwać ich jak chcecie. Yes, you can. You can do it. Yeah, możecie, really macie can. Jakieś takie pomysły? W jakiejś waszej ulubionej powieści, kto był takim mentorem dla bohatera? Ktoś ma? No, you can really do it. You can. I'm saying what the mentor would say. I mentor mówi, że dasz radę, uda ci się, spróbuj. Dacie radę. Macie jakiegoś takiego? Then they go through this initiation or transformation that leads to all of the adventures in the movie or in the story. I potem nagle w nich dzieje się, staje się jakaś taka przemiana, coś się dzieje z nimi, co powoduje, że zaczynają się wszystkie przygody. The school year at Hogwarts. Rok szkolny w Hogwarts. The journey to Darth Vader. Taking the ring into the mountain. Vadera. Branie co, przepraszam? Taking the ring into the mountain. Zabieranie Regana to the mountain, do gór, w góry. Ring? Ja w ogóle nie... Question. No, ja nie wiem, o czym on mówi. Lord of the Ring. Lord of the A, o, przepraszam. Dobrze. No, wiecie, o co chodzi. Frodo. Tak. W Bilbo. Zabieranie Sam. Frodo w... Pierścieni, tak, jakoś władcy pierścieni. Tak. Mam jakieś blokadę umysłu. We don't have time. But the final showdown. It's the big battle. Sometimes the mentor dies. Han Solo dies. Rey's like, ah! I potem dzieje się wiele, wiele różnych rzeczy. Są wielkie bitwy, wielkie wydarzenia. Luke jakaś walka. Luke, father, czasami mentor umiera, ginie po drodze. I nagle ojciec nie jest ojcem, okazuje się wcale. And they come back. I nagle wracają. From the showdown. And they only become heroes when they come back into the ordinary world. I stają się, prosimy jeszcze tę planszę, i stają się bohaterami i wracają do tego swojego normalnego świata jako zupełnie inni ludzie. And they're only heroes if they bring what they find in that special world back to the normal world. I najczęściej jest tak, że oni są bohaterami, bo udało im się z tego świata specjalnego, wyjątkowego, przynieść do świata realnego coś, co jest wyjątkowe, jakiś skarb, jakiś coś naprawdę, co jest potrzebne tu w tym normalnym świecie. That works in Hollywood and it works in life. I to jest ciekawe, że to działa w Hollywood, ale również działa w życiu. Mr. John sees a map 50K. Pan John widzi mapę 50 kilometrów. No way. Nie ma, nie da rady. Nie uda się. Yeah, you can do it. You should go for one run. Tak, dasz radę. Wystarczy, że pójdziesz na jeden bieg i zobaczysz, że dasz radę. Oh, I just ran 10K. Oh, I'm alive. O, przebiegłem 10 kilometrów i dałem radę, żyję. And the journey begins. I tu zaczyna się przygoda. It's hard. Jest Mr. ciężko. John wants to give up. Bardzo często pan John chce się poddać i zostawić to. And he goes and he races and he goes down into the belly, the belly of the whale, like Campbell says, this dark spot, like Jonah. I pan John to robi i czasami dochodzi do momentu, w którym znajduje się w brzuchu ryby, tak mówi o tym Campbell, tak jak w historii Jonasza biblijnej. Jonasz znajduje się przez 3 dni w brzuchu ryby. Jest na samym dnie swojej historii. Mr. John fights the dragon, steals the money and takes it back. I pan John pokonuje smoka, kradnie, zabiera pieniądze czy skarb i wraca z powrotem. And Mr. John only becomes a hero when he says, you know what? I pan John staje się bohaterem. Igor, you can do mówi, it too. Wiesz co? Kiedy mówi, Igor, ty też możesz to zrobić. It's amazing.
To jest niesamowite. Here's how. Sorry? Here's how. I to jest to, w jaki sposób możemy, teraz chcę wam powiedzieć, w jaki sposób możemy to zrobić. The problem with this hero's journey. Problemem w tej całej podróży bohatera is that I don't agree with it completely. To jest to, że nie zawsze ze wszystkim się w niej zgadzam. And I don't think I'm alone. I myślę, że to nie jestem w tym osamotniony. The man who wrote what is in 1997, Amazon.com had a poll. They asked people, Americans, what was the greatest book ever? W 1997 roku Amazon zrobił taką ankietę wśród wszystkich Amerykanów, można było wziąć w niej udział, jaka była najlepsza książka wszechczasów, zdaniem Amerykanów. I wiecie, co to jest? Any ideas? Macie jakiś pomysł, jaka to mogła być? Najlepsza książka wszechczasów. Novel. Story. To jest powieść pewna. No ideas? Ktoś wie? Ktoś wie z was, jaka książka wygrała? The British did the same thing in 1997. BBC had a poll. Brytyjczycy zrobili to samo w 97 roku. What's the greatest book of the last century? BBC zrobiło taką ankietę, jaka jest najlepsza książka ostatniego wieku. The same book won. Ta sama książka wygrała. Any ideas? Macie jakiś pomysł? Biblia. No. Pewnie Biblia. No. Dobrze strzelasz, dobrze. No. Nie. Frodo. Lord of the Rings, exactly. Władca Lord pierścieni. Władca pierścieni, okay. Zdaniem ludzi był taką książką. The thing was, I'm going to sit with Mr. Tolkien. I okay. Chciałbym usiąść z panem, czy chciałbym siedzieć z panem Tolkienem? Because he didn't agree with Campbell completely. Dlatego, że on nie do końca zgadzał się z tą teorią pana Campbella. Because this is the problem with the theory, because people will begin to look at books, let's say the Bible. They look at it and they say, it's just a bunch of myths. I czasami tak jest, Tolkien się z nim nie zgadzał, bo czasami ludzie patrzą na różne książki, na przykład na Biblię i myślą sobie, no to jest po prostu tylko zestaw jakichś mitów. Just like Hercules, just like tak Ulysses. Herkules, just like all Ulysses, of the myths we have. Tak jak te wszystkie wielkie dzieła, które mamy. And they say, well, if that's the case, i oni mówią, jeżeli tak jest, and they're made up, i są po prostu zmyślone, they're fake. No to nie są prawdziwe. They're not meaningful anymore. I mean, they are meaningful in a sense, but they're not real. They're not true. Mają jakieś znaczenie, ale nie tak ogromne, bo nie są prawdziwe. And in 99.9% of the time, that's right. I w 99.9% to jest prawda. But I'm going to sit with Tolkien. Ale posłucham Tolkiena, co on na ten temat powiedział. He said. On powiedział coś takiego. That the story of the Bible is the only true myth. On powiedział, Tolkien powiedział takie słowa, że historia zapisana w Biblii jest jedynym prawdziwym mitem. He had a friend. His name was C.S. Lewis. They taught at Oxford. You can see a picture of them. Tolkien miał bardzo, bardzo serdecznego przyjaciela. Tolkien's over here. C.S. Lewis is there. Tam jest Tolkien, a tu jest C.S. Lewis. Two of the greatest writers of the last century. Jedni z Narnia. Dwóch z jednych z największych pisarzy XX wieku. Jeden napisał Narnię, drugi napisał Hobita, Władcę Pierścieni. Tolkien, like Paul said, you don't have to get rid of God. You don't have to follow Nietzsche. Tolkien, tak jak apostoł Paweł w poprzednich naszych spotkaniach, mówił, że nie trzeba pozbywać się Boga. On nie mówił tak jak Nietzsche. C.S. Lewis was in between. He said, I believe in God, but Jesus I'm not so sure about. A C.S. Lewis był taki na pograniczu. On mówi, no, wierzę w Boga, ale co do Jezusa mam wątpliwości. 91 years ago, and it was yesterday. I didn't know this until I was looking at it yesterday. 91 the 20th of September. Lat temu, dokładnie wczoraj było 91 lat temu, 20 września, tych dwóch facetów they went for a walk. Poszło razem na spacer. Tolkien walk. I C.S. Lewis. Długi spacer. After talking through the night about myths and story and legend. Po długiej nocy rozmów i dyskusji na temat mitów i historii i legend. After that meeting, C.S. Lewis wrote this letter to a friend about that meeting and he wrote this. Po tym spotkaniu, po tym spacerze z Tolkienem,
C.S. Lewis napisał te słowa, taki list do swojego przyjaciela. Właśnie przeszedłem z wierzenia w Boga do absolutnej wiary w Chrystusa i chrześcijaństwo. Spróbuję wytłumaczyć to następnym razem. Moja bardzo długa noc z Dysonem i Tolkienem bardzo dużo dla mnie znaczyła. Historia Chrystusa jest prawdziwym mitem. Mitem, który pracuje w nas w taki sam sposób, jak i w innych. Ale to jest niesamowita, ogromna różnica w porównaniu do innych historii, ponieważ ta historia naprawdę się zdarzyła. We don't have time. Nie mamy czasu. But the heroes in the Bible, like all heroes, they went into this special world, they came back and they've given us one thing. Ale bohaterowie, którzy są na kartach Biblii, oni podobnie jak bohaterowie wszystkich innych powieści, opuścili ten swój realny świat i znaleźli coś, co przynieśli nam, ten specjalny dar z drugiego świata. And we call them heroes in the Bible. I nazywamy ich bohaterami w Biblii. And Tolkien took hold of that thing, and C.S. Lewis took hold of it. I Tolkien w to wierzył, się tego trzymał, i C.S. Lewis w to uwierzył i się tego trzymał. And we read about that one thing in Hebrews. I o tej jednej rzeczy, którą ci bohaterowie biblijni przynoszą ze swojego świata nam, czytamy w liście do Hebrajczyków. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga. Tak, że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. You can separate this world, this physical world from God if you want. Można ten fizyczny nasz świat odłączyć od Boga, jeżeli chcemy. But you don't have to. Ale nie musimy tego robić. If you have some faith. Jeżeli mamy odrobinę wiary. And then we read in this chapter, i w tym samym rozdziale listu do Hebrajczyków, about these men and women, these heroes who had that one gift. Czytamy o całej liście tych bohaterów, którzy znaleźli ten jeden skarb, ten dar, który mogli dać. Dzięki wierze Abel, dzięki wierze Henoch, dzięki wierze Noe, Abraham, Sara, Izaak, Jakub, Mojżesz i Rachab. Tak w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale zaczynają się kolejne wersety tego listu. Do you want to know if you're flying or not? Jeżeli chcesz wiedzieć, czy naprawdę w życiu lecisz, czy nie, think about what you think about faith. Pomyśl o tym, co myślisz o wierze. At the very end of this discussion in Hebrews, we read one verse about where all this faith of these heroes leads to. Na koniec tego rozdziału, kiedy czytamy o tych wszystkich bohaterach, czytamy jeden werset, który pokazuje, gdzie ten jeden dar, wiara, ich zaprowadziła. Skoro otacza nas tak wielu ludzi wiary, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza, a zwłaszcza grzech, i wytrwale biegnijmy do mety w tych zawodach życia. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest początkiem i celem naszej wiary. On zgodził się ponieść haniebną śmierć na krzyżu, bo wiedział, jaka potem spotka go radość. Teraz zaś zasiada w niebie po prawej stronie Boga. Pomyślcie jednak, jaką wrogość okazali mu wcześniej grzeszni ludzie. I nie pozwólcie, aby cokolwiek zniechęciło was lub doprowadziło do upadku. The Bible is a story of heroes holding on to faith who are running towards that goal. And Jesus was the beginning and the end of their faith. Ci bohaterowie, biblijni bohaterowie, oni
trzymali się wiary i przeszli przez życie, trzymając się tego, rozumiejąc, że początkiem i końcem wszystkiego jest Jezus, któremu zaufali, w którego uwierzyli. I to wiara sprawiła, że doszli do końca. It's unbelievable. To jest bardzo trudne do uwierzenia. But I can't find anything better. Ale nie jestem w stanie znaleźć nic lepszego. Neither could Tolkien. Ani Tolkien. Neither could Lewis. Ani C.S. Lewis. Neither could many other people who are sitting here this morning. Ani nikt z nas, kto siedzi tutaj dzisiaj. Faith brings together that world that's ordinary and that world that's special that comes from God. Wiara powoduje, że ten świat, w którym żyjemy, realny fizyczny świat, może połączyć się z tym wyjątkowym, specjalnym światem, duchowym światem, który dzięki wierze możemy mieć, którego możemy doświadczać. And when we keep a hold of faith when we're unboxing our shoes in this new year, when we want to fly, we want to do well, faith is the last thing you want to give up. I kiedy zaczynamy ten nowy rok szkolny i kolejny etap w życiu i zaczynamy lecieć, wiara to jest to coś, co kiedy otwieramy pudełko z butami, pamiętacie parę lekcji temu, to jest coś, czego nie chcielibyśmy nigdy stracić. To jest niezbędne do tego, żeby móc polecieć. And when you're young, i kiedy jesteście like młodzi, are, tak jak wy jesteście, and healthy and really smart, i kiedy jesteście zdrowi i bardzo mądrzy i cały świat stoi przed wami otworem. There's never been a better time than today to think about. Nie ma lepszego czasu, jak tutaj teraz, na początku życia, żeby pomyśleć o tym, co sprawia, że chcecie w życiu polecieć. And then go and run 50K. A potem możecie jeszcze iść i pobiec 50 kilometrów. Let's pray. Pomódlmy się. Father, we thank you that you've given us so much in your Bible. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam w Biblii tak wiele. We thank you for all the difficult stories. Dziękujemy Ci za te wszystkie trudne historie. For all the questions that we have. Za wszystkie pytania, które musimy zadawać. We thank you that there are so many heroes who decided to hold on to faith and not let it go. Dziękuję Ci za to, że jest tak wielu bohaterów, którzy postanowili uchwycić się wiary i nie zostawić jej. And we ask that you would help us to be heroes. Panie, prosimy Cię bardzo, abyś Ty pomógł nam być takimi właśnie bohaterami. To believe, by wierzyć, to have faith, mieć wiarę and to move forward i iść do przodu this year at school. W tym roku szkolnym. Amen. Amen.